bo ty jesteś, Leszek, porządny chłopak. Ja ciebie znam. Ciebie tak ciężko wyciągnąć na dziewczyny, na wódkę. Bardzo. Nie masz czasu. Bardzo. Mało tego, ja przeczytałem... Posłuchaj, Marcin... Tak, to... słucham, co... Szybszy, młodszy, jesteś... sprawniejszy. Przewaga biologiczna. Parę centymetrów. Mam w życiorysie parę czarnych kart, posłuchajcie. To powiedział Leszek Możdżer. Posłuchaj, Prokop, skoncentruj się. Ja słucham, no jestem wielodzielny. Co powiedziałem? Że posłuchaj jak Leszek Możdżer. Nie, mam w życiorysie parę czarnych kart. I teraz Leszek wymienia swoje najbardziej brutalne doświadczenia życiowe. Pamiętaj, Keith Richards wypalił własnego ojca. Pamiętaj, no. Ale to było z 90-tych lat. Dobrze, byłem raz na wagarach. Oh, i raz uciekłem z lekcji pianina. Ty pankowcu, ty... Jezus Maria. Ty chłachudro, ty chuliganie, jak mogłeś? Nie wypominam tego, był taki ciężki. Ale to takie jak moje przeżycia, ta ucieczka z łódką. Jezus, normalnie jak taka ciotka, no. Nie zrobiłeś w życiu czegoś poważnego? Nie wiem, nie ukradłeś deklas samochodu, nie wybiłeś szyby, nie nabluzgałeś dzielnicowemu? Nie, no tak, to musiał być jakiś stary wywiad, ja nie wiem. No 2012, głupoty, no. Nie, no takie głupoty gadałem. No takie gadałeś, może. Kim ty jesteś? Jezus, straszny jestem. Dobra, możemy już skończyć ten program, ja już chcę stąd iść, naprawdę. Już nie chcę tu siedzieć. Nie, wszystko nie. No nie, no każdy, no w każdym jest strefa cienia i strefa świata. Wiesz, to jest tak, świadomość jest tak zbudowana. Ma taką, tu masz błogostan i świętość i wszystko, i potem idziesz na dół coraz niżej. Przez, na przykład duma jest dosyć nisko, potem wstyd, poczucie winy i na samym dole już jest samobójstwo. Dziękuję, że mi wytłumaczyłeś. Kumam. No i teraz masz do wyboru, albo się poruszasz w tej dolnej strefie świadomości, albo w tej górnej strefie, a my tak wszyscy tak latamy. No.